Witam wszystkich bardzo ciepło, bardzo serdecznie moi drodzy. Mariancello z tej strony. Kłaniam się i zapraszam was na kolejny film, na którym troszeczkę pomatujemy. Mat jest głównym celem gry w szachy, moi drodzy. No i zawsze powinniśmy, powtarzam, zawsze szukać tej najprostszej, najkrótszej drogi do zamatowania rywala. Wiem, mam świadomość, nie jest to łatwe. Rywal będzie się bronił, będzie się stawiał, będzie na wszelkie możliwe sposoby nam przeszkadzał. Natomiast nim więcej tutaj tych siatek matowych Zobaczymy. Im więcej tych pozycji przerobimy, tych treningowych, gdzie będziemy tutaj szukać tych dróg do mata w jednym, w dwóch, bądź też w trzech posunięciach, tym lepiej dla nas. Stworzymy sobie w głowie taką małą bazę um, tych wszystkich siatek matowych i będziemy mogli tego użyć w swojej partii przeciwko przeciwnikom, z którymi będziemy grać, bo rozgrywając tych partii setki czy tysiące, no pozycje jednak nakładają się na siebie. Powstają pozycje podobne, pozycje, które już widzieliśmy, które już graliśmy, i być może które już rozwiązywaliśmy robiąc jakieś zadania treningowe. Co za tym idzie? Łatwiej jest grać w pozycji, którą już znamy i którą już mieliśmy okazję przerobić. Więc takich matów, moi drodzy, nie bójcie się, trenujcie. No a dzisiaj um, możliwość te daje Wam Mariancello. Moi drodzy, pozycja numer jeden jest to mat w jednym ruchu bardzo prosty mat, białe na posunięciu. Czy widzicie, e, jak wygląda tutaj danie wyroku dla czarnego monarchy? Wido widać na goły rzut oka, że... E, na goły rzut oka? Jest coś takiego w ogóle? Rzut okiem? <grym> Nowa dyscyplina. E, na pierwszy rzut oka, moi drodzy, wygląda to, że piony robią świetną robotę, zabierają dla króla wiele istotnych pól, na które nie mogą się udać. Również hetman stoi bardzo dobrze. Król nie ucieknie na s 7 i teraz tak, można zamatować króla w jednym posunięciu, oczywiście hetmanem, będzie to mat... W tym wypadku będzie to oczywiście mat na polu. Uwaga! Nie, tu nie na G5. Tu na G5, jeżeli zagramy, to król zwiewa na E6, czyli musimy tak zaszachować, żeby królowi odciąć pole E6 przy okazji, czyli będzie to mat hetmanem na E5. To jest checkmate, moi drodzy. Piony zrobił świetną robotę. W wyroku dokonał Hetman i tu było bardzo ważne, kto jest na posunięciu, bo zwróćmy uwagę na to, że jeżeli czarne teraz miałyby ruch, no to czarne nie dałyby nam tutaj spokojnego żywota, nie dałyby nam tutaj odpocząć, odsapnąć. Hetman zabił BF4 z szachem i tego naszego króla tutaj zapewne nękał, czyli tak jak widać, tempo jest tutaj istotne w szachach bardzo. Hetman, moi drodzy, pięć 5 prosty mat w jednym ruchu, idziemy dalej. Mamy teraz mata w jednym, ale troszeczkę bardziej podstępnego. Wygląda na to, że nasze figury robią świetną robotę, król nie może czuć się zrelaksowany, nie może tutaj zapalić fajki wodnej i puścić sobie jakiegoś regę, ze względu na to, że nasz skoczek odbiera dla króla pole H1, gdzie król ewentualnie mógłby uciec. Ta przekątna jest zdominowana przez naszego gońca, nie bezpośrednio, natomiast tu jest wieża, która po odejściu gdziekolwiek, Zwalnia tę przekątną i następuje szach, tak zwany szach z odsłony, bardzo, silny, bardzo silna taktyka, niebezpieczna, taki tak zwany motyw taktyczny, który jest którym jest szach z odsłony, właśnie o nim mówimy. I teraz tak, bardzo ważne jest tutaj, gdzie odejść wieżą, bo jeżeli odeszlibyśmy załóżmy wieżą tutaj, bijąc skoczka, bądź też odeszlibyśmy wieżą tutaj załóżmy na E8, no to fakt, byłby szach, ale wtedy jeszcze król ma możliwość. Z zasłonięcia się Hetmanem. Hetman własną piersią, moi drodzy, może zasłonić króla tutaj na F2. Zgodzę się, będziecie mogli zlać tego Hetmana. Król to zapewne odbije z szachem, ale tutaj szukamy najszybszej, najprostszej drogi, najkrótszej do zamatowania rywala, a jest to oczywiście ruch, uwaga, widzicie to? Wieża, moi drodzy, aha. E1 Jest szach. Szach od gońca. Niestety, H1 odpada. Zasłona hetmanem również odpada ze względu na to, że po odejściu wierzył nie do że zwolniliśmy gońca, który szachuje króla, to związaliśmy hetmana z królem. Co jest bardzo istotną informacją, co daje nam możliwość wygrania partii. Just like that, czyli natychmiastowy mat w jednym ruchu. Jeżeli to widzieliście, świetnie. Połączone motywy taktyczne, czyli um, szach z odsłony z związaniem. Dobra, moi drodzy, kolejna <laughs> pozycja. Mat w dwóch, łatwy mat w dwóch ruchach. Easy mating tu, więc nie powinno być problemu. Zwróćmy uwagę na to, że nasze ciężkie figury opanowały, zdominowały kompletnie całą kolumnę H, no i można zrobić z tego pożytek. Co prawda, król z gońcem bronią pola H8, ale my mamy tutaj taką Siłę po linii, ha, że będziemy w stanie tutaj dokonać wyroku bez mniejszych problemów. Czy widzicie tutaj mata w dwóch, który moi drodzy, no tutaj przychodzi do głowy. Zapewne większości z was, niektórzy się pewnie śmieją, ha, Marian Mariancello znowu wrzuca tutaj proste maty w jednym, już mnie nudzą, już przestaje go oglądać, bo to jest wszystko załatwe. Moi drodzy, poczekajcie, tematy będą tutaj coraz, coraz to bardziej zaewoluowane. Mam nadzieję, że powiedziałem to słowo poprawnie, żaden polonista nie będzie miał pretensji. Jest to oczywiście posunięcie, mam na myśli posunięcie wygrane, które gwarantuje checkmate w dalszych ruchach kolejnych dwóch, wieża H8. No niestety król pod szachem jedyne co mogło zrobić czarnem, to zabić te wieże. Goniec bije, moi drodzy, H8 i straciliśmy wieże fakt, ale co z tego, skoro w następnym posunięciu z impetem stępem z wchodzimy tutaj z matem Hetman H8 mat. Ta jedna wieża była po to, aby po prostu odciągnąć gońca na pole H8, później zabić go z matem Hetmanem. Prosty mat, gdzie kompletnie po linii H dokonaliśmy tutaj wyroku. Następna pozycja, teraz już taki bardziej podchwytliwy mat w dwóch ruchach, moi drodzy. Zwróćmy uwagę na to, że nie zawsze będziemy matować Hetmanem. Jasne, Hetman jest najsilniejszą figurą i to zazwyczaj on dostarcza mata, natomiast nie zawsze. I im więcej tych siatek matowych poznajemy, tym większą świadomość na temat tego, czym i jak można matować mamy, tak? Więc zwróćmy uwagę na to, że na jednej tutaj przekątnej baterię stworzył goniec i... Hetman, nasz Hetman. Być może tutaj nie będziemy motować Hetmanem. Być może tutaj będziemy motować swoją inną figurą. Być może lekko figurą, nawet. No, zwróćmy uwagę na to, że król jest troszeczkę. Jest mu troszeczkę ciasno. Król jest taki troszeczkę skrępowany, jak ogórek kiszony w słoiku. Widzicie ten widok? Zejdźcie do piwnicy i zobaczcie, jak one w ogóle tam są usadowione w tym słoiku. Tak właśnie czuje się teraz król na H1. No i być może właśnie trzeba wykorzystać to, że król jest skrępowany i go udusić. Znacie ten mat, kiedy dusimy? Podpowiem, że skoczkiem. Tak, moi drodzy. Jest to znana linia, mam nadzieję, kiedy to król będzie matowany skoczkiem. Jak doprowadzić do mata skoczkiem, moi drodzy, w tym momencie? W tym momencie wykorzystujemy to, że to jest utworzona bateria, i gramy, moi drodzy, Hetman G1. Jest szach. Król nie może być. Jeżeli król by pobił, tak naprawdę, no to nie byłoby szacha, e, przepraszam, nie byłoby mata, e, ze względu na to, że skoczek na F2 nie przeszedłby. Bo tutaj nie byłoby szacha, mogłaby pobić wieża, mógłby pobić król, nie byłby problemu. Tutaj natomiast problem dla białego polega na tym, że tu jest goniec i pobić tego hetmana musi tak naprawdę tylko i wyłącznie wieża. Więc wieża jest zmuszona pobić G1 i król tak naprawdę teraz jest prawdziwym, prawdziwą sardynką w puszce. Zwróćmy uwagę na to, że nie ma tlenu i teraz można dokonać wyroku. Zaatakować króla przy okazji go zamatować. Jest to oczywiście ruch. Goniec bije G1, chcielibyście powiedzieć? Oczywiście nie, jest to skoczek F2. Moi drodzy, piękny mat, który tutaj kończy partię. Mam nadzieję, że te linie są dla Was znane. Była nawet taka piękna partia, gdzie Morphy w ten sposób matował. Tam chyba był mat w pięciu i on to wszystko tak fajnie, sukcesywnie, krok po kroku e wykonywał. No Być może ta partia ukazała się na moim kanale, nawet nie pamiętam. Jeśli tak, to przypomnijcie mi, jeżeli nie, no to ja z chęcią to Wam przypomnę. E dobra. Mat w trzech, moi drodzy. Pamiętajcie o wszystkich tutaj ruchach zazwyczaj e forsownych. Co znaczy co no to znaczy, że ruch jest forsowny, to znaczy, że jest wymuszony, i tutaj wymuszamy u przeciwnika jakąś konkretną odpowiedź, moi drodzy. Teraz tak, wygląda na to, że bezpośrednio niby dla króla nie możemy zagrozić. Niby patrzymy wraz ze Skoczkiem oraz swoim Hetmanem na punkt G7, ale jak widać, G7 jest broniony przez króla i Skoczka, więc być może ten atak spali na tak zwanej panewce. Zabijemy tutaj, moi drodzy, na G7 Hetmanem, no to huknie nas Skoczek. Ale może o to właśnie chodzi, moi drodzy, żeby poświęcić najsilniejszą figurę. Nieraz, kiedy szukamy tych uderzeń taktycznych, to nie bierzemy pod uwagę, znaczy, jeżeli ich szukamy w zadaniach, to bierzemy pod uwagę wszystko. Podczas gry zazwyczaj nikt nie kalkuluje, jeszcze tym bardziej w tych jakichś tam blicowych partiach, żeby oddać Hetmana. A to często gdzieś tam w pozycji drzemie, tak? Niczym tygrys, moi drodzy, z zakrzaka. No, tygrys drzemie z zakrzaka. Czy to było po polsku? Nie wiem, natomiast wiecie o co mi chodzi doskonale. Być może tutaj trzeba poszukać właśnie uderzenia forsownego, gdzie będziemy święcić figury, tak? A być może nawet hetmana. Oczywiście, co jest pierwszym posunięciem, które tutaj daje wygraną? Moi drodzy, bijemy hetmanem na G7. Nie ma innej opcji, normalnie byłby mat, ale czarne ratują się jeszcze poprzez odbicie hetmana skoczkiem. Skoczek odbija na G7. No i teraz można mata w dwóch wykonać posunięciach. Widzicie to, moi drodzy? Ustawiliśmy pozycję, którą tak naprawdę dobry szachista, zaawansowany szachista doświadczony, ułożyłby sobie w głowie. On by sobie wyobraził tę pozycję, która jest teraz, mając pozycję, która była wcześniej, tak? I wie, do czego dążyć, jak ustawić swoje figury, żeby mata tutaj wkleić, wkleić. Wkleić to można, moi drodzy, do zeszytu jakoś naklejkę no ale może i mata również. Jak kontynuujemy atak, oczywiście wieża, moi drodzy, H6, jest szach, tutaj tak naprawdę skoczek, jest, skoczek wspiera naszą wieżę bardzo mocno, mówi do niej bardzo miłe, przyjemne słowa, wspiera ją ciepło i serdecznie i teraz król musi udać się na jedyne pole, które może, jest to pole G8 i teraz będziemy dokonywać wyroku, już nie wierzą, wieża robi świetną robotę, tylko naszym królem. Król, moi drodzy, rusza, oczywiście żartuję, będzie to ruch skoczek. E7. Zwróćmy uwagę, jaki piękny mat. Skoczek matuje. Podobna sytuacja, która była wcześniej. Król jest uduszony, tym, tym razem jednak tutaj nie ma jego bierek. A tutaj nadwornych, tylko my te pola zabieramy swoją bierek. Zwróćmy uwagę, która, zwróćmy uwagę na pozycję, która jest teraz i e, spróbujmy sobie to jeszcze raz wyobrazić w głowie. Aha, bijemy tutaj na G7, tak. Skoczek odbija, bo nie ma innej opcji. Gramy z szachem, bo już te pole niekontrolowane, nie jest kontrolowane przez piona na H6, więc możemy grać tutaj swoją wieżą. Od razu zwalnia się nam rząd Mne6. Król po odejściu tutaj na G8 jest matowany przy pomocy skoczka z E7. Powtórzmy to jeszcze raz. Hetman bije, moi drodzy, G7. Skoczek odbija. Teraz wieżą dajemy szach. Król odchodzi na jedyne legalne pole i dokonuje wyroku skoczek na E7. Czyż ten mat nie jest piękny? To jest coś pięknego. Moi drodzy, testujemy wasze skille. Jak tutaj <laughs> znaleźć mata w trzech? No nie będzie to takie łatwe, nie będzie to takie proste, zapewniam. Ktoś mógłby uznać, że w tym momencie można by było Hetmanem zagrać szybciutko na H6 i tutaj celować wraz z gońcem w pole G7, gdzie będzie mat, ale po tym ruchu ewentualnym, moi drodzy, jeżeli ktoś chciałby zagrać Hetmanem na H6, to wygląda na to, że czarne mogą się jakoś bronić. Czarne mogą się bronić na wiele sposobów, moi drodzy. Widzicie, jak czarne mogłyby się obronić? To już jest zadanko dla was. Jak czarne miałyby się tutaj obronić od mata? Powiem tylko tyle, że jest na to sposób, gdzie czarne mogłyby się wybronić, bez tutaj. Większego czy mniejszego trudu, tak? Eee, nie dostałyby tutaj mata bezpośredniego w trzech ruchach. W każdym razie wracamy na naszej pozycji. Tutaj forsownie trzeba coś wymusić. Forsownie powtarzam, czyli być może ze święceniem, być może z biciem czegoś, nie wiadomo, albo i wiadomo. Pierwszym ruchem do tego jest Hetman bije G7. No i dobra, policzmy to w głowie. Hetman bije G7, król nie ma wyjścia. Król musi pobić tutaj, odbić forsownie na H7. Co dalej, moi drodzy? Co dalej gracie? Macie jakiś pomysł? Oczywiście po tym biciu. O, tutaj Hetmanem na H7. Król odbija. No i teraz trzeba atak, moi drodzy, kontynuować. Atak kontynuujemy poprzez jakie posunięcie? Pytanie do Was. Wież, która jest tutaj na D1. Teraz mamy, moi drodzy, wieża H1. Wszystko kręci się wokół tego, żeby króla wyciągnąć z tej swojej pieczary i dołożyć swoje bierki, które będą atakować go i w konsekwencji go matować. Poświęciliśmy hetmana po to, żeby zrobić miejsce tutaj dla swojej wieży, gdzie ona stępem na h1 wchodzi do gry i wygląda na to, że mamy kolejny forsowny mu kolejny forsowny mu chciałem powiedzieć. Kolejny forsowny ruch, który jest zmuszony do odejścia na jedyne legalne pole, czyli tutaj na g8. Przypominam, ta przekątna jest opanowana przez świetnie usytuowanego gońca na b2, który się kręci, jak widzicie na głowie w tym momencie. I teraz mamy matę w jednym, prosty mat w matuje przy pomocy gońca. Tak? Taka skrzyneczka tutaj się zrobiła i król niestety jest w tej skrzyni. Można powiedzieć, że w trumnie. E, więc tam poświęcenie Hetmana było kluczowe. <laughs> Znowu z... Spójrzmy na, moi drodzy, pozycję. Wygląda na to, że co prawda nie mamy opanowanej linii H swoją ciężką bierką, natomiast mamy króla na jednej przekątnej z naszym gońcem i po odejściu skoczkiem będziemy mogli zrobić tak zwany szach z odsłony. No i ten szach z odsłony będzie tutaj głównym motywem. Tylko trzeba tak zaszachować z odsłony, żeby król nie spylił nam na H6. Widzicie to? Ktoś mógłby uznać, no dobra, szachujemy tutaj na e 6 i bierzemy, moi drodzy, któryś wiesz, jak najbardziej, ale mamy tutaj mata, szukamy checkmate'a. Widzicie, posunięcie, które odcina dla króla h6 przy okazji i go szachuje? Oczywiście jest to skoczek, moi drodzy, f5. Skoczek f5 jest to tak naprawdę podwójny szach przy okazji. Król na h6 pójść nie może. Król może pójść tylko i wyłącznie na pole g8. Król idzie na g8 i teraz mamy pięknego mata w jednym ruchu wymuszonego. Skoczek, moi drodzy, znowu udaje się w podróż, ale niedaleko, bo tutaj na pole h6, gdzie i przekątna i pole g8 są zabrane przez białe bierki. Co oznacza tak naprawdę? Checkmate dla czarnego. Czarny może pakować kredki, spadać do domu i zmienić po prostu e, sposób spędzania wolnego czasu z szachów. Przy okazji może też e, wyjdzie na rower, troszeczkę się dotleni, coś innego porobi. Teraz Oczywiście poleciałem, jak mam to w zwyczaju, w każdym razie widzieliście tego mata, może nie widzieliście bardzo fajnego. Jeżeli chcielibyśmy tak zaszachować, no to wygląda na to, że to no niby jest forsowny ruch, tak? szach z odsłony, natomiast król może nam uciekać tędy. No i będziemy mogli coś wziąć, tak? co nie oznacza jeszcze, że partię wygramy w sposób natychmiastowy. To jest lepsze posunięcie, bo to wymusza. Ruch, jak widać, król G8, moi drodzy, gdzie będziemy dokonywać wyroku skoczkiem na H6. Dobra, jedziemy do kolejnej pozycji, moi drodzy. No, taki triki checkmate, można powiedzieć, że w dwóch posunięciach. Wygląda na to, że absolutnie wygrana jest pozycja, tylko nie można teraz zapatować, tak? No, trzeba będzie uważać, żeby nie pograć na tak zwanego pata. Pat to, moi drodzy, sytuacja, kiedy przeciwnik ma ruch, jest jego posunięcie, ale nie może wykonać żadnego lokalnego posunięcia, a król nie jest pod szachem. Często takie pytania jakieś tam się pojawiają u młodych szachistów niedoświadczonych. Jeżeli teraz zechcielibyście przykładowo zagrać królem tutaj na F3, no to mamy, moi drodzy, pata, tak? Wygląda na to, że król nie może udać się na żadny z tych pól ze względu na to, że byłby tam pod szachem, a nie jest sam pod szachem w tym momencie, co oznacza remis, oczywiście natychmiastowy. Widzicie pierwszy ruch? Pierwszy ruch to oczywiście forsowny szach. Zmuszamy króla do odejścia na jedyne pole. Chcemy, żeby król poszedł nam na G1. Jak to zrobić? Oczywiście poprzez Hetman H3. Król zmuszony jest pójść na G1, i dajemy teraz pięknego mata skoczkiem, moi drodzy, który wędruje na pole. Aha, F3 jest checkmate. Hetman odcina te pola przy królu. Dokładamy kolejną bierkę, która atakuje króla. Jeżeli już nasze bierki robią świetną robotę, bo często tak jest, odcinają te kluczowe pola wokół króla, król nie może się na nie udać. To wystarczy, że dołożymy jeszcze jednego atakującego, kogoś z naszego działu, i on zazwyczaj daje tutaj, moi drodzy, wyrok. No, kolejna sytuacja, mat w dwóch. Nie wygląda to może tak prosto, nie wygląda tak łatwo. Ale teraz musimy sobie zdać sprawę jeszcze z jednej ważnej rzeczy, że nie tylko jakieś forsowne bicia, poświęcenia figur prowadzą do mata. Czasami po prostu przeciwnik może patrzeć i płakać, wiedząc, że ten mat już jest nieunikniony. I to jest właśnie przykład takiej pozycji, gdzie niestety przeciwnik nie będzie mógł nic zagrać, moi drodzy, eee, nie będzie mógł nic zagrać, co go tutaj będzie ratowało. O co chodzi? No tutaj mamy mata, moi drodzy, w dwóch. Posunięciach. Jak widzicie, mata w dwóch ruchach eee, trzeba umiejscowić swoją figurę tak, aby robiła dobrą robotę, aby dała nam możliwość zaszachowania i przy okazji zamatowania, a przy okazji odcięła jeszcze dla, po, dla króla przeciwnika jedno istotne pole, a mam na myśli pole B7. Tutaj tylko czarne mogło się przyglądać, jak gramy gońcem na C6, odcinamy to pole dla, dla króla, i teraz tak naprawdę nieważne co zagrają co zagrają czarny? czy tutaj poświęcą wieżę, co tak naprawdę nic nie da czy poświęcą tę wieżę na h2 czy pójdą królem tutaj na c8 one mogą się przyglądać jak następnym ruchu je matujemy no bo zwróćmy uwagę nawet, że król rusza tutaj na c8 w rozpaczy ale to i tak go nie uchroni przed matem, wieża a8 moi drodzy i to pole jest odcięte król nie może zarówno na d7 jak i b7 ruszyć Taka sytuacja, kiedy często tutaj odcinamy dla króla pola i wieża dokonuje wyroku po jakimś tam konkretnym rzędzie, w tym wypadku narzędzie ósmym. No i ostatnia, już pozycja moi drodzy. <laughs> tutaj mamy również pozycję. Ostatnia pozycja, mamy również pozycję, chyba się powtarzam. Mamy sytuację, gdzie możemy dążyć do mata, przeciwnik może tylko patrzeć i płakać. Tak naprawdę nic więcej zrobić nie może. Częsta sprawa, ktoś tutaj zrobił taki domek, zroszował w ten sposób, ale stracił gońca czarnopolowego, tak? W tej sytuacji ma tutaj słabości na czarnych polach. Jeżeli my takiego gońca zachowamy, to szybciutko powinniśmy próbować matować króla poprzez takie ustawienie, że goniec oraz hetman dążą do tego, aby... Hetman znalazł się na G7, tak? No to sła są słabości. To są słabości czarnych pól, jeżeli w tym wypadku nasz rywal traci e czarnopolowego gońca. To samo może być na białych polach u nas, tak? Jeżeli my nie będziemy mieć białopolowego gońca i przeciwnik będzie tam e chciał nas matować hetmanem oraz gońcem, tak? Tutaj przeciwnik może patrzeć, jak my, powolutku, swoim hetmanem, bardzo powoli, denerwując go, patrząc mu w oczy, delikatnie, delikatnie w duchu się uśmiechając. Gramy Hetman H6. No, i oczywiście jest groźba nie do powstrzymania. Tutaj jeszcze tak naprawdę wtrącenie. Hetman G4. Czy to jest wtrącenie? No, niby grozi ten mat, ale tak naprawdę my jesteśmy o krok przed czarnymi, bo mat na G7 jest nie do powstrzymania, moi drodzy. Matujemy na G7 i jest po wszystkim. Więc jak widzicie, moi drodzy, maty y, tych siatek jest naprawdę dużo. Im więcej tych zadań robimy, tym lepiej. Mamy forsowne linie z święceniem figur. Mamy też linie spokojne, gdzie po prostu. Eksploatujemy, dobre to słowo, naciskamy na słabości, zajmujemy słabości, no i uniemożliwiamy dla rywala jakąkolwiek obronę. Dobra, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik, chociaż dla części z Was, był przydatny. Jeżeli tak, dajcie znać w postaci łapy, dajcie znać w postaci komentarza. No i oczywiście słyszymy się na następnym filmie. Pozdrawiam serdecznie.